Cześć dziewczyny! Cześć dziewczyny! Witamy w obiecanej drugiej części naszych zakupów. Znowu większość będzie z Primarka, także jeżeli jesteście zainteresowane, zapraszamy, będą również inne sklepy. Także zapraszamy na hol. Zacznijmy może od jakichś takich, nie wiem, zaczynaj to, co chcesz pokazać pierwsza. Może kosmetyki. Dobra, kosmetyków jak zwykle nie mamy tak bardzo dużo. Ktyś właściwie ma więcej. Pierwszą rzecz, którą pokażę, to dostałam w prezencie od szefa swojego z okazji zakończenia Ramadanu. Wszyscy dostaliśmy po pomiku i w sumie jestem bardzo zadowolona z niego. Zaraz pokażę, tylko że chciałam zamknąć pudełeczko, żeby wszystko było ładnie. Wygląda tak. Perfum nazywałem się, to jest cały zestaw. Perfum nazywałem się Just Pink. Jest to Just Pink, ale ogólnie perfumy pochodzą z sieciówki Next. I tutaj jest taki perfumy w kulce. Zwykłe takie i jeszcze perfumy w kremie. Bardzo ładny zapach, powiem wam szczerze, że mi się strasznie też podobał i Kasia obiecała, że mi zostawi tą małą w kulce fiolkę, dlatego że zapach taki jest bardzo kobiecy, subtelny, delikatny. Jest taki delikatny, na początku mi się dał taki do poważnych jakichś kobiet starszych, a później po chwili jak zaczął się rozwijać, naprawdę ładny, ładny zapach, także fajne. Perfumy kosztują około 12 funtów, 75 ml butelka w sklepie, bo sprawdzałyśmy na stronce, także jeżeli jesteście zainteresowane, to możecie tam je znaleźć. Kolejnym takim produktem też będzie w sumie też do ciała, też zapach, że mgiełka tym razem i to jest H&M. H&M ma taką bardzo fajną buteleczkę, dostałam w prezencie od siostry. Jest mandarynkowa, tak? I bardzo ładnie pachnie, jest taka orzeźwiająca. Bardzo letnia. Idealna na lato, bo jest taka właśnie cytrusowy ma zapach, czyli tak nie męczy, nie jest dusząca. To jest w ogóle duża butelka, bo to jest 200 ml, także naprawdę, naprawdę duża i to nie są perfumy. Część nam się wylało, ale... To nie są perfumy, zdecydowanie to nie jest to, co się utrzymuje na ciele dłużej niż godzinę, myślę. To jest bardziej takie odświeżenie, właśnie w takie upalne mega dni, moim zdaniem, kiedy nie mamy ochoty na jakieś duszące zapachy, tylko nawet może to mieć w torebce i gdzieś tam w ciągu dnia się tym popsikać. Żeby się orzeźwić. Dokładnie, także to jest niedrogie. Ja to kupiłam na jakiejś promocji, nie pamiętam ceny, ale chyba regularnie to też nie kosztowało dużo, bo około 4 funtów, także... Coś takiego. Była też wersja kokosowa, aczkolwiek już nie było jak ja byłam, to się wyprzedała. Exotic, kokosy i ananas. Dobra. I ostatnią rzeczą z takich kosmetyków to jest żel pod prysznic, który kupiliśmy już drugi raz. Kupiliśmy go w funciaku. To jest Johnson's Be Fresh. To jest Lily of the Valley, także wcześniej miałyśmy chyba jakiś cytrusowy zapach. Tamten był Refresh, a to jest Review. Czyli taka po prostu jakaś inna wariacja na temat tego Johnson's & Johnson's. Tamta była chyba cytryna i herbata. Coś takiego, ale mają bardzo takie fajne zapachy. Właśnie na lato. Na lato. Takie orzeźwiające. Nie są kremowe, nie są takie duszące. Mieliśmy też Dove ostatnio, ale jakoś tak zdecydowanie przy tych ciepłych temperaturach fajniejsze są te żele. To też jest duża butla. 400 ml i tylko funta w funciaku, tak więc... Dobra, tyle jeżeli chodzi o kosmetyki. Tyle, no. Tyle. Dobra, to teraz może jakieś akcesoria. Ja mam pierwszym moim nowością, moim akcesorium nowym, to jest taki szalik, panterkowa paszka, takie coś dosyć cienkie. Ja już, i to jest takie dosyć długie. Ja od dawna już chciałam coś takiego właśnie kupić. Mi się podobały strasznie te takie apaszki Louis Vuitton, które właśnie były w takim identycznym wzorze, tylko tam miały gdzieś różowe napisy Louis Vuitton. No ale wiadomo, taki szalik kosztuje pewnie kilka stów, tak więc szkoda by mi było na coś takiego tyle kasy po prostu wydać. W życiu bym tyle nie wydała. Tak więc no, szukałam jakiejś takiej tańszej alternatywy i nawet na eBayu w zeszłym roku i teraz ostatnio na Romwe pojawiły się właśnie takie szaliki za chyba 10 dolarów, także naprawdę niedrogo i bardzo już widzę go w wielu stylizacjach, podoba mi się właśnie, widziałam też gdzieś kiedyś na internecie zdjęcia Kate Moss z czymś takim i dlatego tak się zauroczyłam, fajnie wygląda do czarnej ramoneski, zwykły czarny cały strój, czarne jeansy, rurki, czarna koszulka i takie szaliki, trochę czegoś takiego mamy nowego w stroju, także to jest tyle jeżeli chodzi o ten szalik. No to dzisiaj Primark, nie zaskoczę was. Pasek, kupiłam pasek, bo ostatnio zakupiłam te spodnie, które wam mówiłam, te boyfriendy. Kupiłam je rozmiar większy, żeby były bardziej obszerne, bardziej luźne. No i wyszło w końcu tak, że teraz mi trochę spadają, bo jeszcze się rozepchały, bo bardzo je lubię i dużo w nich chodziłam, więc musiałam zainwestować dzisiaj w pasek, który kosztował funta, także... Jest bardzo fajny i teraz i ty chyba żałujesz, że sobie nie kupiłaś. Nie wiem, dlaczego nie wzięłam za funta, kosztował 4, a teraz jest bardzo ładny i wygląda jak w ogóle porządnie.
jest dosyć gruby i ma całe złote ćwieki, nie? Bardzo ładnie wygląda, właśnie nawet do takiego średniego koloru jeansu. Brąz, miałeś sobie brązową torebkę, bardzo mi się podobało. Także to jest pasek. Znowu kolczyki. Kupiłam po raz kolejny dla lato, nie dla siebie, więc nie będę pokazywać, bo to są te same, które w sumie kupiłam tydzień temu, czy tam dwa tygodnie temu dla siebie. Ale kupiłam też takie, te małe nausznice. Takie, które się tutaj zakłada wyżej na ucho. Mhm. Wyglądają tak. Chciałam takie drobniejsze, one kosztowały 2 funty. Mhm. Chciałam z River Island, ale już ich nie było, bo jakoś kręciłam nosem, a potem się okazało, że ich nie było, więc żałowałam, więc stwierdziłam, no to kupię je w Primarku. No to są te kolczyki. Dobra. Ja mam buty, mam 2 pary butów i pierwsze buty też z przecen. Jeszcze cały czas dużo rzeczy się trafia gdzieś tam na przecenach. Te buty są z Miss Selfridge. Mają, jak widzicie, tutaj wężowy taki jakby dziubek. Ogólnie są na płaskim, ale są takie właśnie dosyć eleganckie. Trochę mi się kojarzą, robione na styl Valentino, bo tutaj mają taką, jak widzicie, pasek i na kostkę zapinanie. Ogólnie są na płaskim, bardzo wygodne. Wydaje mi się, że to są eleganckie właśnie buty, pomimo że są na niskim, właściwie bez obcasa, to można też w nich spokojnie wyjść do jakiejś sportowej stylizacji, ale również do jakiejś małej czarnej też będą fajnie wyglądać. Kosztowały 15 funtów i też na moim blogu ostatnio była z nimi stylizacja z takimi właśnie spodniami wężowymi, więc jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak wyglądają, to zapraszam Was tam. Coś mnie naszło na jakieś takie wężowe te zwierzęce motywy. Dobra, a drugie buty, które mam, to jest H&M. Drugie buty, które mam, to jest H&M i to są 3 takie wygodne mega buty balerinki nude. Kupiłam je, bo miałam jakieś kody na stronce i one mi wyszły naprawdę groszowe sprawy, a przydały mi się to właśnie takie nude balerinki do pracy. Często noszę i pasują właściwie do wszystkiego i ładnie wyglądają na nogach, nawet do sukienki, bo nie trzeba nosić obcasów, a ładnie wydłużają nogi właśnie przez ten kolor. Także takie najzwyklejsze beżowe balerinki, bardzo, bardzo wygodne. Także to jest tyle, jeżeli chodzi o buty. Ty możesz pokazać teraz swoje to buty. To jest zakup taki chyba jeden z najdroższych, których w ogóle zrobiłam. Więc, bo zazwyczaj kupuję wszystko w Primarku, więc tanio, tak? Tanio. No i byliśmy w Zarze i kupiłam buty, które kosztowały 25 funtów, czyli to i tak jest bardzo mało jak na Zarę. Jeszcze nie taką jakość buta, nie? Wcześniej kosztowały chyba 80, około 80 funtów. Z tej strony wyglądają tak. Co ogólnie takie te workery, nie? Naprawdę czuć w tych butach jakoś, muszę powiedzieć, że nie zawsze buty z Zary są fajnie zrobione, ale te naprawdę fajnie są zrobione, są te podbite zamszem, są takie ciężkie i fajne, naprawdę, naprawdę fajne buty za takie pieniądze. Wydaje mi się, że Krysia zrobiła super zakup i sama bym je kupiła, aczkolwiek mój rozmiar niestety był wyprzedany i zostały niestety 2 ostatnie pary i właśnie Krysia miała szczęście, że był akurat jej rozmiar. Także to jest to. Dobra, co tam masz dalej? Pokazuj ty, bo ty masz więcej. No, okej. Okay. To jeszcze z akcesoriów kupiłam sobie pierścionek. Właśnie podobało mi się ostatnio jakieś właśnie takie motywy, takie właśnie skarabeusze, jakieś robaczki. No i dzisiaj zobaczyłam pierścionek taki, tak wygląda. Primarku, nie? Tak, też Primark. 2 funty, także ja mówię, nie, no teraz to już muszę wziąć. Także. Ładny złoty. Też ładnie właśnie się wygląda, jak się miała tą koszulkę, tak. Boyfriendy, ten pasek brązowy i takie złote jakieś tam gdzieś dodatki i bardzo, bardzo fajnie to wyglądało. Także dobra, może ja teraz coś pokażę z Primarka. Ja też dzisiaj parę rzeczy w Primarku zakupiłam. Pierwszą rzeczą to jest coś, co kupuję w Primarku już po raz, po prostu kolejny. Zwykłe, czarne rurki. Z tymi rurkami to jest tak, że one są w Primarku naprawdę tanie, bo one są tam zależy od jakiego rodzaju, czy tam 7, czy za 11 funtów, bo są różne. Dlatego, że te spodnie naprawdę ja mogę nosić codziennie, ja mogę żyć w tych spodniach, gdzie tylko robi chłodniej. Pasują do wszystkiego, no bo to są jeansy, są rozciągliwe, są bardzo takie delikatne, wygodne. Niestety te spodnie się dosyć szybko łochają, bo to są czarne rurki, więc albo się kolor z nich wypiera, albo gdzieś tam się rozciągają na kolanach, nie wyglądają już tam po jakimś czasie tak ładnie. A to kiedyś ściągnęłam za szlufki, chciałam sobie je podciągnąć i mi się dziura zrobiła, więc ja je dosyć często kupuję, myślę, że kilka razy do roku kupuję nową parę, aczkolwiek cena jest tak śmiesznie niska, że mi jest nie szkoda i właściwie biorę cały czas w kółko te same. Także to jest tyle, jeżeli chodzi o moje spodnie. Krysia też dzisiaj kupiła spodnie. Też kupiłam spodnie i w ogóle byłyśmy w szoku, bo kosztowały 2 funty. Przecenione z 13. Ja też chciałam je kupić, ale już nie było mojego rozmiaru. Wyglądają tak. One mają taki jakby delikatny wzór. Nie wiem, czy to będzie widać dobrze na kamerze, ale
pokażę może z tej strony, bo będzie na to światło. O, widać. Mm-hmm. One są takie jakby właśnie taki delikatny wzorek, całe, nie? Mm-hmm. To są skinny, czyli rurki. Ten, to jest ten dokowski niby, ten ankle bracelet, ale, mm-hmm. ale jak, nie wiem, jak mierzyłam, tak, to wydawało mi się, że są normalne, więc... Bardzo fajnie wyglądają, są naprawdę takie dużo lajkrowane, nie? Mm-hmm. Są porządnie rozciągliwe. I 2 funty, no to naprawdę, jak się zastanawiałam nad nimi, zmierzyła i ja powiedziałam, że fajnie z niej wygląda. I po prostu, że nie mam nad czym się zastanawiać, no bo 2 funty to jest naprawdę, chleb kosztuje 1,50 funta, tak więc za 2 funty bo nie da się kupić jeansów, a nawet jeśli byś miała założyć je rzadko, a mieć je takie w razie czego, to wydaje mi się, że za 2 funty nie można było ich nie wziąć. Także naprawdę, cena super, kosztowały 13 oryginalnie. Tak. Dobra, teraz może ja coś pokażę. Ja mam koszulkę, którą Krzysia też miała wziąć, na początku, obie czarne koszulki, aczkolwiek ja już mam tyle tych ciemnych rzeczy, że stwierdziłam, że nie mogę wziąć kolejnej czarnej bluzki, więc wzięłam czerwoną. To jest taka zwykła bluzka, szeroka i ma takie rękawki tylko zakończone paskami, ona jest naprawdę taka luźna, sportowa i właśnie stwierdziłam, że do jeansów, czy do tych czarnych rurek i do tego białe konwersy, te moje z czerwonym, niebieskim paskiem dookoła i mamy fajny sportowy zestaw i trochę jakiegoś koloru przy twarzy, czerwone usta i wydaje mi się, że będzie fajnie. Taka naprawdę bluzka, którą tylko się narzuca, jak nie ma się pomysłu, to jeansy i mamy zbój, nie? I właściwie jeszcze była, tylko 5 funtów kosztowała, była jeszcze czarna i niebieska. Mhm. Krzysia miała brać czarną i w końcu nie wzięła, nie wiem. Po raz drugi, teraz drugi mierzyłam i po raz drugi nie wzięłam. Nie wiem dlaczego, no ale. Ale kupiłam za to inne rzeczy. Znowu na męskim dziale. Nie wiem co się dzieje ze mną. Chyba z tej samej firmy, którą kupiłam bluzę z Hendrixem. To teraz kupiłam po raz kolejny z tej samej firmy. Co to jest firmy, ten... to Primark, to tam z tego Wood State. Tylko że tym razem taką trochę jakby ombrę. Taką cieniowaną, troszkę tak jak chyba kiedyś te bluzki to na styl hipisowski. To jest krótsza, to nie jest taka typowo jak tam ta, nie? Za tyłek, tylko to jest taka bardziej już bluza. To jest w ogóle krótsza. 6 funtów, a wcześniej 12. 6 funtów. Nad nie mierzyłam, bo stwierdziłam, że tamta wyglądała dobrze i jest w ogóle super, sprawdza się. Jest milutka, także bez większego mierzenia i... Teraz na jesień już będzie niedługo do szkoły, do powrót i tak dalej, tak więc przyda się, nie? Kupiłam jeszcze czapeczkę z flagą brytyjską, z takim pomponikiem. Kosztowała 3 funty. Też na męskim. Też na dziale męskim, tak, bo na damskim dziale nic nie było. Były tylko te beanie, one są wszędzie. I wszyscy w nich chodzą. No, Krzysiu, fajnie, ty czapkę też nie założysz, ale ja wam obiecywałam, że nagramy lookbook i nic nie nagrałyśmy, ale... Ale nagramy. Moją kolejnym zakupem dzisiaj jest koszula, ja jestem wielką fanką koszul, naprawdę uwielbiam i zmierzam się dwie, mierzam tą i drugą taką białą, aczkolwiek biała była naprawdę fajna, ale została ostatnia i była po prostu cała brudna jakimś podkładem, nie wiem czy to była krew czy coś. Nie, no to wyglądało jak fluid. Bałam się po prostu, że coś tam się też nie spieszy z tego, więc w końcu jej nie wzięłam, ale znalazłam inną, bo poszłam w sumie z myślą o tamtej. Biała ogólnie z takiego bardzo lekkiego, lekko przezroczystego, nawet mocno przezroczystego materiału, tak więc raczej będę musiała to założyć pod spód, zwłaszcza jeżeli będę chodzić w niej na przykład do pracy, ale ogólnie fajna, taka właśnie bardzo delikatna, można ją nosić latem i zimą, myślę, że też będzie dobra, jeśli coś założymy na wierzch i ogólnie to ma ten taki długi tył i krótszy przód. Ja już mam takich koszul wiele i wiem, że takie koszule lubię i lubię ogólnie takie stonowane kolory ostatnio, to jest też takiego, bo się daje ponadczasowego, więc kupiłam za 12 funtów bez żadnych promocji, ale podobała mi się. Tak więc to jest to. I teraz kolejnym takim dużym moim zakupem, chyba najdroższym ze wszystkich, kupiłam kurtkę, taką już typowo jesienną. Ona ma troszkę taki krój remoneski, tylko że jest dłuższa sporo. Nie wiem czy pamiętacie, miałam w zeszłym roku taki bardzo podobny płaszczyk z River Island, szary i to jest właśnie w tym takim kroju kurtki ramoneski, to się nazywa biker coat, czyli ramoneskowa kurtka. I to jest też Primark. To jest też Primark, kosztowało 28 funtów, ale myślę, że to, za tą cenę to super. Naprawdę się opłacało, na bo... Ja wam za tą swoją z River Island 75 w zeszłym roku. I w ogóle nie wygląda na tanią. Mhm. Wydaje się, że to jest naprawdę jakaś Zara, wygląda bardzo porządnie, no. Także jestem zadowolona z tego zakupu. Też się przymierzałam 2 razy do niej i za drugim razem mówię, nie no wezmę. Także chyba to z moich zakupów to jeszcze będzie Dwie bluzki z Romwe, przyszły mi przedwczoraj. Pierwsza to jest taka tunika, też taki jakby, to się nazywa acid wash, czyli taka wybielacz, jakby potraktowana. Długa, fajny, bardzo delikatny, bawełniany materiał. Tutaj ma z jednej strony krótki, zwykły rękaw, a z drugiej strony ma taką dziurę i tutaj jakby na ramionczkach
bardzo fajny, naprawdę przemiły materiał, nie? Taka właśnie też do czarnych rurek czy do jeansowych spodni narzucić, taka, nie trzeba po prostu się zastanawiać, co założyć. I druga też jest z Romwe, tylko tutaj muszę to nie będzie miała wyglądu, o. Ta jest taka bardziej elegancka, ma też sobie jakby wstawki, koronki i taki tutaj jakby jest żorżeta, nie wiem co to za materiał, też taki, taka mgiełka, no i koronka i taki w takie jakby pasy jest, bardzo i taka właśnie elegancka, z krótkim rękawkiem, też trzeba coś założyć, powiedziałam najlepiej białą bluzkę na ramionczkę, dlatego że jest taka dosyć przezroczysta, więc na przykład do pracy nie będzie się nadawała, ale jak ktoś na przykład gdzieś wychodzi poza pracą, to myślę, że nawet bez bluzki też może być, nie? Mi się bardzo podoba i też nie jest taka bardzo opięta, tylko taka bardziej właśnie oversize'owa, jeżeli chodzi o tą bluzkę i chyba to jest tyle, jeżeli mamy jeszcze kilka rzeczy. Ale nie pokazuję tego ze względu na to, że nasza mama ogląda na te filmiki, które razem kręcimy. O, jeszcze mam coś, bo mam. Ja jestem bransoletki, które mi ktoś kupiła, bo zasadziła mnie dokreślić do koszyka i później ona musiała za mnie zapłacić, ale to nie było chcące, nie było tylko przypadkiem. Jasne. To kosztowało 2 funty i są 3 bransoletki, takie jakby te... Mam taką bardzo podobną z eBaya, z czaszkami, o tą, tylko że ta jest mała i te czaszki są takie błyszczące. A tutaj są 3, takie złota i 2 srebrne z takimi różnymi jakimiś tam strzałkami, nie wiem co to jest. Ogólnie 2 funty, 3 bransoletki fajnie wyglądają i właśnie to złoto sobie wymyśliłam, że będę sobie nosić z zegarkiem. O, taka i te 2 srebrne też będę na pewno nosić z czymś innym. Także to 2 funty za 3 bransoletki z takiem, wydaje mi się, że też fajna cena. To też są 2 różne kolory tego srebra. Jedno jest takie bardzo jasne, a drugie jest takie jakby szare, starte srebro. Tyle? No, nie będziemy ujawniać już innych rzeczy. Mamy też również jakieś tam duperele, które nie są zbyt ciekawe, typu małe skarpetki do balerinek czy biustonosz, ale to nie jest zbyt interesujące, także to będziemy niepotrzebnie przedłużać. To jest ostatni haul w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o mnie i jeżeli chodzi o Krysię, bo prawdopodobnie już więcej na zakupy na razie nie będziemy chodzić, bo Krycha niedługo wybywa. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam przypadnie do gustu, a my postaramy się jeszcze coś tam dla Was nagrać. Także do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!